5, 4, 3, 2, 1, start. 40, lewy 2, bardzo długi. 50. Pozdrawiam wszystkich kibiców i czytelników Rajdy 24. Jesteśmy na testach przed rajdem nadwiślańskim. Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas tych testów? Dla mnie najważniejsze jest złapanie feelingu od pierwszego przejazdu, aczkolwiek nie mamy tutaj reprezentatywnej drogi, którą możemy spotkać na rajdzie nadwiślańskim. Wybraliśmy akurat tą drogę z tego względu, że mój największy minus teraz to jest jazda na wąskich partiach i tu chcielibyśmy nadrobić te wszystkie zaległości i myślę, że postaramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Pierwsza część sezonu nie przebiegła po mojej myśli. Kilka wypadków. No niestety, taki jest sport, ale myślę, że gdzieś jest równowaga, kiedy teraz mieliśmy te minusy, słabsze czasy, słabsze chwile. Kiedyś nadejdą te lepsze. Teraz trenujemy mocno i postaramy się jechać dobrym tempem, przyspieszać, ale też nie przeceniać swoich możliwości. Jesteśmy na testach przed rajdem nadwiślańskim. Czy możesz nam powiedzieć, czym zajmuje się pilot i jakie najważniejsze rzeczy musi zrobić pilot właśnie podczas takich testów? Już są testy przed rajdem poszczególnych rund, tudzież po prostu testy dla samego treningu. Nie różnią się niczym, zupełnie niczym od tego, co robimy na rajdzie, czyli przejeżdżamy sobie trasę, w naszym przypadku to jest trzykrotnie. Robimy opis trasy, sprawdzamy go sobie przy kolejnych przejazdach, no i później staramy się jeździć wobec tego, co zanotowaliśmy. Różnica jest taka, że na tych testach jesteśmy w stanie ewentualnie dość szybko wyłapać pewne, może nie błędy, natomiast miejsca, w których opisaliśmy coś zbyt wolno bądź zbyt szybko, ponieważ wielokrotne przejazdy dają nam pewne informacje na tych testach, czego na rajdzie nie mamy, ponieważ przejeżdżamy odcinek raz lub dwa razy. Twój plan jako pilota na rajd nadwiślański? Zrobić wszystko w 100%, być z siebie zadowolonym, podawać wszystkie komendy w tempo i na opisie trasy pomóc ewentualnie w znalezieniu gdzieś podchwytliwych miejsc Tomkowi, tak żebyśmy na mecie byli szczęśliwi i dowieźli dobry wynik.